gości, trener Kamil Sadowski oraz Wojciech Czerlon. To najpierw o pomyślowy komentarz poprosimy zawodnika gości. Dobry wieczór. Na wstępie gratulacje dla drużyny przeciwnej. My przyjeżdżając tutaj wiedzieliśmy, że to jest bardzo trudny teren. Bardzo dobra drużyna tutaj gra. Tak na gorąco, no, na pewno przegraliśmy zbiórkę dosyć znacząco, 30 do 40, tak niestety nie może się wydarzyć. Ciężki mecz, dużo zwrotów akcji, my mieliśmy swoje szanse, żeby wyjść na prowadzenie i dowieść, to niestety się nie udało. No nic, no boli porażka na pewno, ale też nie chcę tam się za bardzo rozwodzić. Chciałbym podziękować kibicom za przyjazd, za wsparcie, bo słychać było ich na każdym kroku, wspierają nas. Gratulacje dla drużyny przeciwnej, a my wracamy do pracy. Dziękuję bardzo. Trenerze, czy te zbiórki były decydujące, czy też może rzuty za trzy, bo to też jest statystyka, na którą chyba trzeba zwrócić uwagę. Puszczę zawodnika, mogę? Okej, okay, tak. Dziękuję. Dobry wieczór. Myślę, że ponowienia były dla nas zabójcze, bo graliśmy naprawdę w wielu fragmentach ciekawy defense, że tak powiem, dobry. I albo dostawaliśmy ciężką trójkę, albo po prostu nie zebraliśmy piłki. Czyli te piłki, które nam się odbijały, no to jest duża przewaga, bo 12-6 w zbiórkach w ataku, do tego 40-30. Jak kontrolowaliśmy zbiórki, to na pewno było nam łatwiej grać. Teraz jest duży problem. Od kilku meczów przegrywamy tą zbiórkę. Piłki się odbijają, ale nie możemy sobie, myślę, że zawodnicy też, ja też mówię małym zawodnikom, bo to nie zawsze wszystko jest od wysokich zależy. Dopóki się piłki nie ma, nie biega się do kontry. I my tutaj dzisiaj, wydaje mi się, że kilka razy piłka się odbiła na free throwsach i my tej piłki nie zebraliśmy. Więc to są takie błędy, które na pewno nas dzisiaj zabijały. Do tego tak, no, w momencie, kiedy nie idzie komuś i dostaje w kontrze trójkę, okej, okay, to są teoretycznie dobre rzuty, ale też taki sama pewność siebie, samo czucie swojej gry. Nieraz potrzebowaliśmy tego wjazdu pod kosz, to co dokładnie robił zespół tutaj GKS-u, który wyczuwał moment i atakował. My nie atakowaliśmy, a jak atakowaliśmy, to nie trzymaliśmy spacingu. I dlatego też tyle rzutów. Tego mi dzisiaj brakowało, tego ataku, na pewno. To, że chcemy kogoś wyciągnąć, to nie znaczy, że chcemy od razu oddawać rzut za trzy punkty. I była, wydaje mi się, że w takim bardzo ważnym momencie, kiedy doszliśmy albo na remis, albo na jakiś tam dobry moment, to oddaliśmy chyba trzy albo cztery głupie rzuty. Ja chciałem zastopować, ciężko jest zastopować po dobrym defensie bez kontra. I my z tego nie zdobyliśmy punktów, a przeciwnik przełamał mecz. To jest na gorąco, ja nie wiem jak to wyglądało, to jest na gorąco, więc myślę, że tutaj taka była sytuacja. Gratulacje dla zespołu tej trenerów Tomasza i Wojtka, bo na pewno wracają do gry o fazę playoff. My wracamy do Starogardu trenować i tyle. Jeden dzień jutro od nowa i w poniedziałek zabieramy się do pracy za zespół z Krosna, więc kolejny ciężki rywal, ale w tej lidze nie ma łatwo, nie ma wytchnienia i na pewno będziemy dalej kontynuować swoją pracę. Też podziękowania dla kibiców, którzy przyjechali tutaj w sobotę, poświęcili całą sobotę na to, żeby nas dopingować. Dziękuję im. Dziękuję. Najpierw o pomysłowy komentarz poprosimy zawodnika gospodarza. Dobry wieczór. Dziękujemy za mecz zespołowi ze Starogardu. Bardzo dobry zespół. Udało się wygrać, bo mecz tak naprawdę za 4 punkty jeszcze trzyma nas w walce o play-offy. No, wygraliśmy zbiórką w ataku, można powiedzieć w swoim stylu, bo zrobiliśmy ich ile? 12. Z tego dużo ponowień. Dziś też dużo rzutów za 3 punkty w drugiej połowie. Dużo dzieliliśmy się piłką. No ogólnie myślę, że drużynowo na duży plus. Szkoda, że się nie udało jedynie wygrać tą większą ilością punktów niż przegraliśmy w Starogardzie, ale cieszymy się z wygranej.
Trener, że dwie kwestie. Pierwsza to oczywiście podsumowanie meczu, druga to ciężki terminarz. Ostatnie spotkania bardziej gdzieś pojawiała się frustracja w zespole, czy bardziej szukaliście pozytywów, biorąc pod uwagę chociażby tę ostatnią porażkę z Górnikiem Wałbrzychy, kiedy przegraliśmy jedną dosłownie minimalnie? Dobry wieczór. Na pewno przede wszystkim zacznę od gratulacji dla swojego zespołu. Duże podziękowania dla Starogardu za wyrównane spotkanie. Myślę, że kibicom mogło się podobać, bo jak zwykle trzymało w napięciu do końca. Jak zwykle dostarczamy dreszczyku emocji, prowadząc 10 punktami w mixtą przewagę tracimy. Natomiast odpowiadając na pytanie, na pewno analizujemy każde poprzednie spotkanie i też twardo stąpamy po ziemi i wiemy, z kim gramy. Graliśmy z Górnikiem, graliśmy z Astorią, dzisiaj graliśmy ze Starogardem. To są naprawdę bardzo dobre zespoły, które za cel mają bicie się o awans do ekstraklasy. Więc czy jest trudny, terminarz jest trudny z każdym kolejnym meczem, bo robi się bardzo ciasno, robi się bardzo nerwowo. Do playoffów chce awansować 13-14 zespołów, a nie wolno zapominać, że wszyscy walczą jeszcze o życie, aby pozostać w lidze. I dzisiaj nie ma łatwych meczy, obojętnie czy grasz z Międzychodem, czy ze Starogardem, to każdy mecz jest trudny. Co do samego spotkania, jestem bardzo zadowolony z tego, że z meczu na mecz, wygranym, przegranym, nie tracimy naszej intensywności, nie tracimy naszej wiary, walczymy o zwycięstwo do ostatniego gwizdka i to, co Szymon powiedział, że świetnie atakujemy deskę, dajemy po raz kolejny 12 zbiórek w ataku i 40 zbiórek w meczu, to już jest taka nasza wizytówka, że z tych ponowień, z tych piłek 50-50 też żyjemy i tutaj szukamy swoich szans, gramy szybko, gramy agresywnie, wymuszamy dużo fauli. Cieszę się, że zagraliśmy w ataku bardzo zespołowo i w odpowiednim momencie, tak jak Szymek wspomniał, trafiliśmy też ważne rzuty za 3 punkty w drugiej połowie, bo tych trójek w drugiej połowie wpadło aż 7. Trochę zmuszaliśmy Starogard do oddawania rzutów za 3 punkty. Wiedzieliśmy, że posiadają świetnego gracza podkoszowego, Olbrzyma Parzyńskiego, którego udało nam się w pewnym stopniu ograniczyć, bo oddali 40 rzutów z dystansu, a to jest 2 razy prawie więcej niż z pomalowanego. Więc te założenia nam się udały i no przede wszystkim ta wiara w zwycięstwo do końca i zespołowość na pewno mają tutaj kluczowe znaczenie. W tej chwili mamy krótszą przerwę, bo mecz ze Śląskiem jest przełożony ze względu na powołania kadrowe. Myślę, że to jest ostatni moment, żeby złapać chwilę oddechu i trzeba się oczywiście skupić na pracy na kolejnych spotkaniach, bo no pozostaliśmy jeszcze w grze o playoff i na pewno będziemy walczyć do końca rundy zasadniczej z każdym, obojętnie z kim będziemy grać, bo takie DNA ma ten zespół i to cały czas temu zespołowi powtarzam. Jeszcze raz dziękuję kibicom i do zobaczenia.